wszystkim, witam was ponownie i witam was dzisiaj um. Witam was dzisiaj w wrogu w pewnym sensie Także dokładnie to, witam was w w rogu, Bo teraz będą właśnie oznaczenia w wrog Zważywszy, że jest hede studio A tamte wrogi są już zamknięte, więc mówię sobie Dobra, oznaczmy to jako hede wrog I nie jest zwykły wrog, ponieważ Ja mówię, ale tak jak w Głosie Młodzieży jest podłożony obraz Dlatego, że żeby był normalnie obraz, żem tak normalnie mógł, żebyście mogli mnie widzieć, to e, musiałby się ten wrog e, pojawić bodajże dopiero w piątek, sobotę. Ale bardzo mi zależało na tym, żeby on się pojawił dzisiaj na Boyuton. E, wy go oglądacie, znaczy on się pojawia w poniedziałek wieczorem, wy go może oglądacie we wtorek rano, więcej tak to chyba wychodzi. A jest parę ważnych rzeczy, bo jest to typowo film informacyjny, o których trzeba powiedzieć. Bo tak, e, zapowiadałem go w ogóle po pierwszym odcinku. Są trzy odcinki Głos Młodzieży, a on się jeszcze nie pojawił. Dlatego ja sobie mówię, dobra, dzisiaj siadam i robię ten film. Robię go w takiej formie, ale najważniejsze, żeby był. Żeby już był teraz, żeby było jasne, co teraz będzie. Mam nadzieję, że już w ogóle dobrze mnie słychać, bo e, no trochę nagram to w taki troszeczkę inny sposób. Troszeczkę musiałem tu pokombinować, żebym mógł spokojnie nagrywać dzisiaj. Ale myślę, że jest ok. Dobra, ja mam tu wszystko spisane, co mniej więcej musiałem wam powiedzieć, bo chcę znowu mówić jednym tchem. Mam nadzieję, że mi się uda. Oczywiście przepraszam za wszystkie błędy, bo wiadomo, takie błędy się zdarzają. No dobrze. Więc na początku sobie napisałem, że mam wam powiedzieć, co się działo podczas tej w ogóle przerwy, bo nie było nic przez dwa miesiące. Ale zacznę może od początku, bo są nowi widzowie i mogą nie ogarniać, o co chodzi. No więc tak. Dokładnie pod koniec marca postanowiłem że ten kanał już nie będzie tylko moim kanałem, i nie będą tu się pojawiały wrogi głównie. Że nie będzie to kanał głównie wrogowy. Chciałem robić coś innego, coś, co będzie dla mnie miało jakąś większą wartość, co coś sobą wniesie, i tak dalej. I po miesiącu, bo przez kwiecień nic nie było, w maju miały się pojawiać filmy fabularne. Pojawiły się dwa: Między myślami przyjaźń, i między myślami samotność. Pojawiły się, niby wszystko w porządku. A potem nagle nic. Nic kompletnie praktycznie. I tutaj, właśnie, że zaczynamy taki, właśnie moment tej przewy. E, mieliśmy w planach, jeśli dobrze pamiętam, jeszcze trzy filmy. Była to kłótnia, bycie innym i wstyd. E, Kłótnie, bycie innym, o, coś mi tu jedzie. E, one miały powstać, bodajże, jeśli dobrze pamiętam, miały powstać. E, to była chyba. Końcówka czerwca i one miały być chyba albo na początku lipca, albo jeszcze właśnie w czerwcu. Natomiast wstyd miał być pod koniec lipca. Zaraz też do tego przejdę. Ale z wielu różnych powodów niestety nie powstały te film fabularne, ani nie powstał wstyd, ani nie powstał łakutnia, ani nie powstał bycie innym. Różne powody, troszeczkę się pokłóciliśmy też z ludźmi, z którymi nagrywałem, i tak dalej, i tak dalej. Potem udało mi się jakoś zrobić film, coś kiedyś się. Powiem Wam, że byłem wtedy w niezbyt dobrym stanie psychicznym, stąd właśnie ten film się pojawił. Nawet nie wiem, jak go mógłbym właściwie sklasyfikować. Ale on się pojawił głównie dlatego, bo po prostu chciałem taki film zrobić. Nie był on jakoś świetnie przemyślany, ale on po prostu sobie był. Tak powiedzmy. Ale oczywiście, wiadomo, chciałem jeszcze wrócić do fabu. I próby trwały. Właśnie przez cały lipiec pod koniec lipca zaczęliśmy nagrywać Między Myślami Wstyd, który się nie udał. Nagraliśmy w sumie tylko minutę, a potem wyszły różne sytuacje, przez które się nie udało. No i wiedziałem wtedy, no dobra, nie ma już co próbować, i tak nic nie wyjdzie. No i przed sierpień. Cóż, nie wspomniałem właściwie wam o dosyć takiej, może nie aż takiej istotnej rzeczy, ale od zakończenia roku, a właściwie to dzień po zakończeniu roku, do końca lipca nie używałem kompletnie internetu. Taki sobie challenge wyznaczyłem. Udało mi się nawet. Jeszcze fajnie, bo zrobiłem wiele rzeczy, których, których nie zrobiłem wcześniej. I jakoś naprawdę dobrze ten czas wykorzystałem. A bynajmniej nie czułem, że on mi tak szybko leci, tylko czas mi naprawdę zwolnił. Więc ja byłem go zadowolony i w ogóle cieszyłem się bardzo, że mi się udało nie używać internetu. Ale dobra, wróciłem do internetu. I wtedy ogólnie miało być tak, że dobra, skoro nie mogę grać fabu. To naszą historię między miesiami przeniosę na karty papieru. To znaczy, że zacznę pisać opadania na odpadzie. No ale nic to wzięło górę. Jakoś nie bardzo chce mi się pisać. No więc napisałem w sumie chyba tam, nie wiem kawałek pierwszego rozdziału i na tym się skończyło. A rozdziałów miało być chyba 10. No więc się nie udało. Więc wiedziałem jedno. Muszę jakoś wrócić na YouTube. A. I mniej więcej w połowie sierpnia może tam bliżej początku trochę Udało mi się zrobić tak, że jest. Powstał pomysł na głos młodzieży. Tak, na głos młodzieży. Naszą obecną serię. Powstał mój tak mniej więcej, właśnie to była okolica e, środka sierpnia. E, a powiem Wam, że przed mi naprawdę tak no właściwie jak tak w bardzo dziwnych okolicznościach, bo nie byłem jakoś świetnie przemyślany, ale byłem w takiej sytuacji, tak sobie. Nam... Jak sobie siedziałem, słuchałem takiej jednej osoby, która mówiła taką jedną rzecz. Nie chcę też za bardzo wchodzić w szczegóły, bo nie o to tutaj chodzi, ale po prostu chodzi o to, że usłyszałem pewną rzecz i nagle mnie ośniło, że pewna osoba mówiła jakieś zdanie w taki bardzo ciekawy sposób. Ja też zrozumiałem, właśnie. Wtedy mi do, przyszło do góry właśnie powstał głos młodzieży. Nie wiem skąd mi się on tam wziął, ale przyszedł. Potem jeszcze przez dwa tygodnie go dopracowywałem yy, i mamy ten stan. Mamy efekt VHS na zdjęciach. Bo w ogóle właśnie, tutaj chodziło o obraz dużo. Z obrazem kombinowałem jak to wyjdzie. Najpierw miały być nagrania, a potem po samym, że jednak zdjęcia. A czemu doszedł efekt VHS? No po prostu jakoś tak wyszło. Z czasem właśnie pomyślałem właśnie o tej stylistyce audycji radiowej która mi się mega podoba, i wiem, że oglądającym też się mega podoba, więc naprawdę jest super, więc naprawdę jest spoko. No i teraz tak, wróciliśmy pod już nazwą Hedestudio. Studio, nazwa zmieniona, dlatego że ja teraz i tak w grach już jak wiecie Hedosi się nazywam, no nie tylko w grach, ale po prostu miałem przez chwilę ten kanał w ogóle pod nazwą Hedosi, i tak mówiła właśnie: od Hedosi e, miało być Hedo, Hedo było zajęte, jest Hede. Studio, a brzmienie 5DT i jeszcze tak pisze. Że każdy znajdzie spokojnie. No dobra. Mamy kanał, mamy serię Głos Młodzieży. I ja sobie postanowiłem tak, że muszą się pojawić trzy odcinki, żeby ta seria miała sens istnienia. No i się pojawiły trzy odcinki. Jest dzień po pojawieniu się trzeciego odcinka. Statystyki może nie są jakieś świetne, ale ja jestem z nich mega zadowolony, bo są naprawdę, moim zdaniem, dosyć dobre. Zwłaszcza, że nie było nas przez dwa miesiące. Plus jeszcze ja. Często dostajemy wiadomości teraz, w których ludzie chwalą, że seria jest dobra, że jest to potrzebne. I dalej są chętni, żeby się dołączyć i nagrywać z nami Głos Młodzieży. Zbieram chętnych co chwilę. To mnie naprawdę mega cieszy. Więc ja wiem, że ta seria ma sens. Mimo, że nie ma jakichś wielkich statystyk, to ona sens ma. I teraz pytanie, co będzie dalej. Ostatnie pytanie, takie najważniejsze tutaj mi się wydaje. Co będzie dalej? No więc tak. se Głos Młodzieży trwa dalej. Kanał się naprawdę rozwinie, bo mi też teraz bardzo zależy, żeby pokazać, czego mi się nie udało jeszcze w maju, że HD Studio to nie jestem tylko ja. Hede Studio to jest kilka osób spokojnie. Spokojnie chociażby minimum dwie. Więc tak, osoby, które wstąpiły w HD Studio, dokładnie w co najmniej trzech odcinkach, później się to troszeczkę zmieni, będą miały możliwość nagrać własny film na kanał. Na razie jest tylko taka jedna osoba, ale później będzie więcej. One dadzą mi pomysł, jaki by chciały nagrać film, mogą go nagrać same. Może ja pomogę, jak będę mógł. Montaż to też różnie to może sami zmontują, może ja. I potem ten film pojawi się na kanale. Więc mogli poznać innych członków HD Studio. Może to być vlog, może być jakiś, nie wiem, film z przekazem. Nie wiem, zobaczymy. Tylko żeby był to porządny pomysł. Jak to wyjdzie, zobaczymy. Druga rzecz jest taka, że fanpage wraca do życia, a dokładnie to. Fanpage został usunięty, ten stary, a powstał nowy. Powstał nowy już pod nazwą HDS Studio. Niestety nie mogłem wykorzystać tak starego, ponieważ Facebook nie pozwalał mi zmienić nazwy fanpage'a, ponieważ podobno zmienię nazwy z mojego niku starego na nazwę HDS Studio. Oznaczało to, że fanpage ma teraz zupełnie inny cel. Pisałem odwołanie, ale nic to właściwie nie dało, więc usunąłem fanpage, założyłem nowy. O, jest w opisie link do niego. I tam będą znajdowały się wszystkie zdjęcia w wersji zwykłej i z efektem VHS używane w naszych filmach. Wszyściutkie. Wszyściutkie, które będą. Natomiast na moim Instagramie, który też będzie w opisie, będzie znajdowało się tylko jedno. To, które ja uznam za najlepsze. Więc, więc jeżeli będziecie chcieli sobie zobaczyć jedno zdjęcie, to wbijcie na Instagrama, jeśli wszystkie, to na fanpage'a. Proste. Więc to będzie już chyba wszystko, co chciałem Wam dzisiaj powiedzieć. Bo ja się cieszę, że praktycznie jednym tchem, mówiłem nam, chyba dwa razy tylko będzie ucięty film, gdzie naprawdę musiałem go uciąć. A tak to wiem, jednym tchem, więc cieszę się. I cóż, e, najbliższy odcinek Osu Młodzieży pojawi się najprawdopodobniej w piątek, a jak nie, to w przyszłym tygodniu dopiero. Ale film co tydzień jest nie w konkretny dzień, ale jest. To najważniejsze. No i jedyne co mogę Wam teraz chyba powiedzieć, no to po prostu, że zobaczymy się już niedługo. Czyli do zobaczenia, cześć.